32-1-3. Akcja! Na przykład, ta pozycja. It doesn't work anymore, but... Krzysiek Tyniec, mówiący te słowa, grający w filmie Konrada Szołajskiego pod tytułem Kop głębiej Wiktora. Jestem mężem Darii, ojcem Oli, synem Hanki i Romana. Akcja! Cisza! Nazywam się Konrad Szołajski, jestem reżyserem filmowym. Ten zawód polega na opowiadaniu historii. To może tutaj. Czy można tak grzebać ludzi? Można, nikt się nie dowie. Dobra. Historia składa się właściwie z dwóch elementów. Z tego, co chcemy opowiedzieć w ciągu zdarzeń. Wynoś się, suko! Ale przede wszystkim z ludzi, z postaci. Będzie narosł. Ale po co tak daleko idziesz? No dobra. Ja bym powiedział, że głównie jest to film o przełamywaniu stereotypów. Polsko-niemieckich, polsko-polskich, niemiecko-niemieckich i w ogóle obyczajowych. O przełamywaniu stereotypów obyczajowych ogólnie. Film jest... Więc film jest o ludziach, ale film jest też o pokonywaniu niemożliwego. Między innymi tej choroby. Między innymi o pokonywaniu pewnych trudności. Tego, co się nie da zrobić, a można zrobić. Jest też o porozumieniu, a tak naprawdę jest komedią. Uwaga! Nie, nie, nie. W zasadzie dla was to jest to samo. Czym chata bogata chlebem i solą? To jest mój mąż Nowak, Wiktor Nowak. Nowak. Hugo Schmidt. Katalizatorem całej sprawy jest dwóch Niemców, którzy pojawiają się z pewną szczególną ofertą. I właśnie ta oferta powoduje, że możemy zobaczyć, jak ci ludzie się zmieniają na naszych oczach. A ma pan rację, że oficjalnie to by strasznie długo trwało. U nas biurokracja, że szok. A z drogi nie widać, więc możemy sami.